Witam Was bardzo serdecznie w filmie, który przygotowałam z okazji zbliżających się walentynek. Większość par zapewne będzie chciało ten dzień celebrować w restauracji, w których zapewne będzie duży tłok. Dlatego ja zachęcam Was do przygotowania romantycznej kolacji w domu i być może z drugą połówką będziecie chcieli wspólnie przygotować moją propozycję dania. Będzie to tagliatelle z sosem sweet chili oraz kurczakiem. Myślę, że to połączenie zasmakuje każdemu. Jest zarówno słodkie, jak i pikantne, więc być może rozpali Wasze zmysły nie tylko kulinarne, a jeśli będziecie mieli ochotę również na deser, to zachęcam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia kanału Magdalenkowe Frykasy oraz Atelier Smaku, ponieważ tam będziecie mogli z tej okazji również znaleźć przepisy na przepyszne desery, więc jeśli chcecie jeszcze tutaj swoje kubki smakowe pobudzić chociażby czekoladą, bo oba przepisy bazują na czekoladzie, to zachęcam Was serdecznie do odwiedzenia kanału Magdy oraz Mirka i Joli. Na dole znajdziecie oczywiście linki do poszczególnych filmów, które odniosą Was do tych konkretnych przepisów. Być może któryś wpadnie Wam w oko i zechcecie go wykorzystać. A teraz dajcie mi koniecznie znać, czy zechcecie spróbować przygotować moją propozycję właśnie z okazji walentynek. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz zachęcam Was do oglądania dalszej części filmu, do odwiedzenia mojej kuchni i wspólnie razem ze mną przygotowania mojej propozycji na to danie. Do przygotowania naszego dania będziemy potrzebować w pierwszej kolejności do sosu sweet chili: szklanki wody, szklanki cukru, 3 ząbków czosnku, 3 papryczki chili oraz płaską łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Pozostałe składniki potrzebne do tego dania to 200 g makaronu tagliatelle, piersi z kurczaka, duża cebula, natka pietruszki lub kolendra, sól i pieprz oraz oliwa do smażenia. Jeśli chodzi o przygotowanie, pierwszym krokiem jest ugotowanie makaronu zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Krokiem drugim jest przygotowanie sosu sweet chili. Do garnuszka wlewamy szklankę wody oraz szklankę cukru i w proporcji 1:1 staramy się, aby cukier się rozpuścił. Możecie odrobinę podgrzać wodę, przez co cukier szybciej się rozpuści. Następnie umyte papryczki chili pozbawiamy nasionek, chyba że chcecie uzyskać większą ostrość, możecie ją pozostawić. Następnie kroimy je w cienkie paseczki oraz w taką nieregularną kostkę, którą później musicie rozdrobnić bardzo za pomocą noża. Możecie użyć również różnych kolorów papryk, przez co efekt wizualny będzie lepszy. Czosnek po prostu wystarczy przecisnąć przez praskę. Następnie do gotującego się syropu dodajemy papryczkę chili oraz czosnek. Wszystko gotujemy przez około 10 minut. W międzyczasie do odrobiny wody wsypujemy płaską łyżeczkę mąki ziemniaczanej i do gotującego się syropu wlewamy tak rozrobioną mąkę ziemniaczaną, dzięki czemu zagęścimy nasz sos. Jeśli jest mąki zbyt dużo, konsystencja będzie zbyt gęsta. Aby ją upłynnić, wystarczy dodać odrobinę wody, ponownie zagotować sos i taka konsystencja jest prawidłowa. Odstawiamy do ostygnięcia. Sos możecie przygotować równie dobrze dzień wcześniej. Jeśli chodzi o trzeci krok, przygotujemy teraz kurczaka. Kurczaka tylko solę i pieprzę oraz będę go podsmażać na patelni z odrobiną oliwy do uzyskania złotego koloru. Teraz przygotujemy cebulę. Warto ją rozdrobnić na mniejsze kawałki i za pomocą miksera, malaksera, ja mam tutaj taki mały młynek, należy tą cebulę rozdrobnić na taką pulpę. Ułatwi Wam to zadanie odrobina wody wlana do miksera, malaksera bądź takiego młynka. Chodzi o to, aby cebula była bardzo rozdrobniona. Powinna powstać taka konsystencja, taka pulpa, taki miks z cebuli. Do wcześniej pod smażonego kurczaka dodajemy naszą cebulę, podsmażamy to przez chwilę, a następnie dodajemy nasz sos sweet chili, który przygotowaliśmy przed momentem. Wszystko mieszamy, łączymy, gotujemy przez chwilę i dodajemy natkę pietruszki oraz równie dobrze nada się tutaj kolendra. Teraz dwie propozycje podania. Możecie w pierwszej kolejności utworzyć takie gniazdko z makaronu i na sam środek dodać sos razem z
kurczakiem, a druga propozycja to wymieszanie makaronu razem z sosem, dzięki czemu sos oblepi każdy milimetr makaronu. Oczywiście nakładamy wszystko na talerz, dekorujemy i gotowe. Takim to sposobem powstała moja propozycja na romantyczną kolację, nie tylko z okazji walentynek. Mam nadzieję, że Wam się spodobała, że skorzystacie z tego przepisu, a z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.